Witam Państwa bardzo serdecznie. Trwają ferie, a Urząd Gminy Dygowo zorganizował dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy wyjazdy. Tradycją chyba jest już to, że przyjeżdżają na basen Helios w Ustroniu Morskim. Dzisiaj mamy tutaj Piotrowice i Jazy. Zobaczmy może, jak im mija dzień. Jest z nami pani Iwona Jaruzel, która zajmuje się świetlicą w Jazach. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech pani nam powie, jak wygląda frekwencja dzisiaj na basenie? Dzisiaj na basen przyjechało prawie 30 dzieci. Jesteśmy wspólnie ze świetlicą z Piotrowic. Byliśmy już też w kinie, wtedy frekwencja była jeszcze większa. No, wyjazdy są dosyć atrakcyjne, bo zawsze po każdym atrakcyjnym wyjeździe mamy czas na jakąś konsumpcję, nawet na zakupy, więc dzieci bardzo się z tego cieszą. A dodatkowo w Świetlicach jeszcze prowadzimy takie zajęcia, no, na przykład kulinarne w czwartek mieliśmy. Robiliśmy racuchy, w przyszły czwartek tłusty czwartek, więc będziemy to również kulinarnie obchodzić. Także no, ferie mijają bardzo spokojnie, bezpiecznie. Dzieci są bardzo zadowolone, bo jednak śniegu nie ma, na śnieg nie można wyjść, ale Świetlice tętnią życiem. Chyba w każdej tak jest, jak i u nas. Mamy nadzieję, że będzie co wspominać. Dziękuję bardzo. Będzie, dziękuję bardzo. Dzisiaj witamy Państwa w nieco zimowej aurze. Jesteśmy na lodowisku w Gościnie. Jest tutaj grupa ze Wrzosowa. Jest to kolejna propozycja z Urzędu Gminy Dygowo na spędzenie wolnego czasu podczas ferii. Może sprawdźmy, jak dzisiaj bawią się dzieci. Cześć Monika, jest ze mną Monika Gabryszewska, opiekunka świetlicy ze Wrzosowa. Dzień dobry. Powiedz nam, jak wygląda frekwencja dzisiaj dzieci, jak w ogóle spędzacie ferie? Czy dzieci powiedziały już, co im się najbardziej podobało? Frekwencja u nas dopisuje. Z naszej świetlicy jeździ tak około 30 osób na każdy wyjazd średnio, bo w kinie i w Petlaj Parku mamy prawie 40 dzieci. Ogólnie ferie rozpoczęliśmy od wyjazdu na basen. Następnie dzisiaj jesteśmy na lodowisku. W czasie ferii też w świetlicy odbywają się różne zajęcia. Robiliśmy pizzę, zajęcia plastyczne. W piątek mieliśmy nocowanie w świetlicy. W przyszłym tygodniu jeszcze, w tym tygodniu jeszcze jedziemy do Fly Parku. W czwartek mamy zaplanowane ognisko oraz różne takie zajęcia plastyczne oraz będziemy robić faworki w tłusty czwartek. Czyli zachęcasz, żebyśmy do Was jeszcze przyjechali. Tak, bardzo zapraszam. Dobrze, dziękujemy ślicznie i udanej zabawy dzisiaj. Dziękuję życzymy. Bardzo. Ferie to nie tylko wyjazdy. Oczywiście we wszystkich świetlicach organizowane są różnorodne zajęcia tematyczne. Jesteśmy dzisiaj na świetlicy w Pustarach. Sprawdźmy może, jaki mija ten czas. Jest ze mną pani Jola, witam panią. Dzień dobry. Może opowie nam pani dzisiaj, co przygotowaliście za zajęcia? W związku z tym, że jest karnawał i że zbliża się tłusty czwartek, w pączkach nie jesteśmy mocni, ale jesteśmy mocni w innych ciastach. Muffinach, naleśnikach i między innymi faworki. Robiliśmy już. Robili chłopcy, teraz robią dziewczynki. Najstarszy przepis. W tej chwili minął pierwszy tydzień. W pierwszym tygodniu, w pierwszej kolejności nasza świetlica pojechała jako pierwsi. Pojechaliśmy do kina na Ostatni Smok Świata. Film był generalnie bardzo ładny. Chcę zrobić teraz konkurs. W tym tygodniu właśnie będziemy mieli, a propos tego filmu, chcę, żeby dzieciaki coś narysowali. Dlatego, że zawsze tak robię po jakimś tam wyjeździe. Niech się wykażą. Żeby tak. Jutro jedziemy na lodowisko. No i w piątek, to taka już całkowita atrakcja, jedziemy na trampoliny. Nas jedzie bardzo dużo zawsze, bo nas jedzie około 30, więc my mamy taką grupę dość potężną w Pustarach. No oczy trzeba mieć naokoło głowy. Mhm. Także miłej zabawy. I bezpiecznej. I bezpiecznej przede wszystkim. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Dziś witamy Państwa przy Centrum Handlowym w Koszalinie, gdzie grupy zorganizowane przyjeżdżały tu na film animowany pod tytułem Ostatni Smok Świata. Za chwilę pokażemy Państwu najbardziej wyczekiwaną chyba atrakcję tegorocznych ferii – Park Trampolin. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Właśnie jesteśmy we Fly Parku, parku trampolin w Koszalinie i jest to chyba tegoroczny hit z wyjazdów organizowanych przez urząd. Sprawdźmy, jak wygląda to w środku. Yeah.
Jest z nami pani Ola Wrześniewska, opiekunka świetlicy w Dygowie. Witam pani Olu. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja? Ile dzieci dzisiaj mamy tutaj we Flyparku? Przyjechała liczna grupa, jest nas 40 osób. Zresztą widać jak po nastrojach, że dzieci są zadowolone. Najbardziej wyczekiwany? Tak, najbardziej wyczekiwany był ten wyjazd właśnie dzisiejszego dnia. Cieszymy się bardzo i zapraszamy do zabawy. No, dziękujemy. Flypark w Koszalinie był ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy podczas tegorocznych ferii zimowych. Za uwagę dziękuję państwu Alicja Sałamacha, pracownik Urzędu Gminy Dygowo.